Od drobin pyłu do całych systemów planetarnych. Najnowsze odkrycia gruntownie zmieniły naszą wiedzę o powstawaniu planet. Astronomowie usiłują lepiej zrozumieć proces ich narodzin. W tym programie pokażemy, co mówi to nam o przeszłości Układu Słonecznego oraz planet krążących wokół innych gwiazd. Zapraszamy na Astronarium. Jak właściwie powstają systemy planetarne? Wiemy, że proces ten zaczyna się już wraz z formowaniem ich macierzystej gwiazdy. Planety rodzą się w dyskach protoplanetarnych otaczających młode gwiazdy. Składają się one niemal w całości z gazu, mieszaniny wodoru i helu. Zaledwie około 1-2% ich masy stanowią, skupione wokół cięższych pierwiastków, maleńkie ziarna pyłu. Pytanie, z jakim zmagają się badacze, dotyczy tego, w jaki sposób owe mikroskopijne drobiny formują planety, jakie znamy obecnie. Dotąd panowało przekonanie, że ziarenka pyłu niejako spontanicznie łączą się, tworząc tak zwane planetozymale. Pod tą jakże osobliwą nazwą kryją się po prostu zalążki jąder planetarnych. Owe planetozymale miały się następnie łączyć w coraz większe struktury i tak dochodziliśmy do planet w znanej nam postaci. Prawda okazuje się jednak bardziej złożona. Takie klasyczne modele nie są bowiem w stanie wyjaśnić powstania wszystkich planet nawet w naszym Układzie Słonecznym. W dyskach protoplanetarnych muszą zachodzić jeszcze jakieś inne, niebrane dotąd pod uwagę procesy. A ich zrozumienie jest istotne choćby z punktu widzenia badań planet pozasłonecznych, których odkrywamy coraz więcej. Przekonajmy się zatem, na czym polega tajemnica narodzin układów planetarnych. Pegasi 51 b. Takie oznaczenie nosiła pierwsza planeta pozasłoneczna, odkryta wokół gwiazdy podobnej do Słońca. Jej odnalezienie w roku 1995 stanowiło ogromne osiągnięcie, uhonorowane po latach Nagrodą Nobla z fizyki. Jednocześnie był to także pierwszy wyłom w dotychczasowych koncepcjach mówiących o powstawaniu planet. 51 Pegasi b to tak zwany gorący jowisz, gazowy olbrzym, znajdujący się jednak niezwykle blisko swojej macierzystej gwiazdy. Z czasem zaczęto odkrywać kolejne zaskakujące egzoplanety, masywniejsze od Ziemi i lżejsze od Neptuna, i to w zupełnie nieoczekiwanych odległościach od macierzystych gwiazd. Dało to impuls do opracowania nowych modeli formowania się planet, dających nadzieję na wyjaśnienie tego ogromnego zróżnicowania układów planetarnych. W poszukiwaniu nowego paradygmatu ich narodzin zjawiamy się w Göttingen, słynnym niemieckim mieście uniwersyteckim. Göttinga to prawdziwa kuźnia noblistów. Z tym miastem związanych jest aż 44 laureatów Nagrody Nobla. Nic dziwnego, że właśnie tu prowadzone są także jedne z najbardziej zaawansowanych badań kosmicznych. Budynek, przy którym jesteśmy, to Instytut Maxa Plancka Badań Układu Słonecznego. Zjawiamy się tutaj, aby spotkać się z polską naukowczynią, której prace mogą rzucić nowe światło na to, co wiemy o pochodzeniu systemów planetarnych, takich jak nasz własny. Doktor Joanna Drążkowska kieruje zespołem zajmującym się tworzeniem nowych modeli formowania się planet. Jak podkreśla, słabym punktem w klasycznej teorii był opis tworzenia się pierwszych grawitacyjnie związanych zalążków planet, czyli planetozymali.
Naukowcy byli przekonani, że powstają one równomiernie w całym dysku protoplanetarnym, a następnie w wyniku zderzeń formują coraz większe ciała. Okazało się jednak, że taki proces zajmuje zbyt wiele czasu, by wyjaśnić powstanie planet podobnych choćby do naszego Jowisza. W naszym Układzie Słonecznym uważa się, że pierwsze uformowało się jądro Jowisza i miało mniej więcej 10 do kilkudziesięciu mas Ziemi. I ono się musiało uformować na tyle szybko, żeby jeszcze zdążyć związać bardzo masywną atmosferę, która w przypadku Jowiszu ma aż 300 mas Ziemi. Cały problem jest w tym, że takie dyski wokół gwiazdowe nie żyją zbyt długo. One żyją tylko kilka milionów lat. Tak więc to jądro Jowisza musiało się właśnie uformować wystarczająco wcześnie. Głównym problemem w tej klasycznej teorii formowania planet jest to, że wzrost jąder planetarnych z tych planetozymali po prostu zajmuje zbyt dużo czasu. Powstanie jądra Jowisza zajmowało aż 10 milionów lat, czyli dłużej niż obserwowany czas życia dysków wokół gwiazdowych. To doprowadziło generalnie do wprowadzenia nowego procesu, który z angielska nazywa się pebble accretion, i polega on na tym, że jądra planetarne rosną bardziej wydajnie poprzez akrecję mniejszych agregatów pyłowych, około takich centymetrowych, czyli takich kamyczków, a nie planetozymali jak w tym klasycznym ujęciu. I teraz cały problem jest w tym, że o ile klasyczne modele zakładały, że ten właśnie dysk wokół gwiazdowy jest cały wypełniony planetozymalami, te nowe modele muszą zakładać coś zupełnie odwrotnego. Mianowicie to, że formowanie się planetozymali jest dość rzadkim procesem i jądra planetarne powstają tylko w jakichś miejscach dysku, a reszta dysku zostaje właśnie wypełniona pyłem i agregatami pyłowymi, które są w stanie doprowadzić do bardziej wydajnego wzrostu planet. Skąd pomysł, że zalążki planet powstają tylko w wybranych miejscach dysków protoplanetarnych? Przełomowych informacji na ten temat dostarczyły obserwacje sieci radioteleskopów ALMA. W roku 2014 znajdujący się na pustyni Atacama instrument pokazał nam dysk wokół młodej gwiazdy HL Tauri. Po raz pierwszy zobaczyliśmy tak szczegółowy obraz miejsca narodzin planet. Okazało się, że choć macierzysta gwiazda nie ma nawet miliona lat, wokół udało się już dostrzec ślady formujących się planet, dużo wcześniej niż przewidywały dotychczasowe modele. Od tamtej pory każdy dysk wokół gwiazdowy, jaki udało się zobrazować, okazywał się mieć wyraźnie zarysowaną strukturę, ciemniejsze przerwy i jaśniejsze pierścienie. To zaś sugeruje, że w różnych ich obszarach zachodzą różne etapy formowania się planet. W tych obserwacjach często widać, że te dyski nie są gładkie. One posiadają tak zwaną substrukturę, czyli na przykład mają miejsca, gdzie tego pyłu jest wyraźnie więcej niż w innych. Budując modele, które też będą zawierały takie zakłócenia w strukturze dysku, odkryliśmy, że ten wzrost planet można znacząco przyspieszyć w taki sposób, że planetozymale nie formują się wszędzie, a formują się tylko właśnie w tych miejscach, gdzie tego pyłu jest więcej. Proces wzrostu pyłu do agregatów pyłowych, formowanie się planetozymali oraz dalsza ewolucja tych planetozymali tak naprawdę dzieją się wszystkie w tym samym czasie, czego klasyczne modele nie były w stanie ująć, gdyż one właśnie robiły założenia na temat, gdzie i ile tych planetozymali się wcześniej uformowało i zaczynało swój model właśnie już z tymi planetozymalami. Natomiast my odkryliśmy, że biorąc pod uwagę wszystkie te procesy jednocześnie, jesteśmy w stanie uzyskać jądro na przykład takiej planety jak Jowisz w około 100 tysięcy lat, czyli 100 razy szybciej niż w klasycznym modelu. Dlaczego w jednych obszarach dysku protoplanetarnego zaczynają się formować zalążki planet, a w innych nie? Okazuje się, że znajdujące się tam ziarna pyłu zachowują się inaczej niż kiedyś zakładano.
mikroskopijne drobinki są w stanie łączyć się aż do postaci nawet centymetrowych zlepków. Potem ich prędkości stają się jednak zbyt duże. W wyniku zderzeń zaczynają się od siebie odbijać lub wręcz rozpadać. To tak zwana bariera fragmentacji. Jej przełamanie jest możliwe tylko w określonych warunkach. Jak wskazują najnowsze badania, odpowiada za to zjawisko znane jako niestabilność strumieniowa. Niestabilność strumieniowa jest to taki proces, który jest w stanie z małych agregatów pyłowych zrobić planetozymale, czyli grawitacyjnie związane zalążki planet. Polega to na tym, że ziarnka pyłu, które znajdują się w dysku wodorowo-helowym, one doświadczają takiego oporu ze strony gazu, który krąży wokół gwiazdy z prędkością, która jest nieco mniejsza niż odpowiadająca orbicie keplerowskiej. Dzieje się tak dlatego, że w dysku jest gradient ciśnienia i właśnie on zaburza to, w jaki sposób dysk obraca się wokół gwiazdy. Czyli teraz nasze ziarenka pyłu, które chciały tak naprawdę być na zwykłej keplerowskiej orbicie, doświadczają poprzez interakcję aerodynamiczną z tym gazem, po prostu tracą swój moment pędu i przesuwają się bliżej gwiazdy. Odkryto, że jeśli te nasze agregaty pyłowe zbiją się właśnie w jakąś taką zbitkę, to kolektywnie będą w stanie radzić sobie lepiej z tym oporem gazu niż pojedyncze ziarenka. Można to porównać do zachowania kolarzy, którzy budują peleton właśnie po to, żeby radzić sobie lepiej z oporem powietrza. I teraz niestabilność strumieniowa polega na tym, że takie zbitki pyłu są niestabilne pod względem gęstości, czyli po prostu ich gęstość będzie rosła, aż do momentu, w którym staną się niestabilne grawitacyjnie i po prostu zapadną się bezpośrednio, formując nasze planetozymale o rozmiarach kilkudziesięciu kilometrów. Natomiast przez to, że ta niestabilność strumieniowa wymaga jakichś takich szczególnych warunków, po prostu tego pyłu musi być w jakimś miejscu dysku więcej niż normalnie, ten proces nie doprowadzi do powstawania planetozymali wszędzie w dysku, a tylko w wybranych miejscach, takich jak na przykład linia śniegu. Mogłoby się wydawać, że badając pochodzenie systemów planetarnych jesteśmy zdani na teoretyczne rozważania, no bo w końcu jak sięgnąć w przeszłość? Okazuje się, że jest jednak jeszcze inna możliwość. W Układzie Słonecznym zachowała się bowiem materia pochodząca bezpośrednio z czasów, kiedy dopiero się on formował. Cała sztuka polega na tym, aby po nią sięgnąć. Niestabilność strumieniowa prowadząca do powstawania planetozymali to proces astrofizyczny. Ich dalsza ewolucja podlega już jednak procesom geodynamicznym. Z pomocą w ich badaniach przychodzą meteoryty. Większość z tych spadających na Ziemię okruchów pochodzi z pasa planetoid. To zaś nic innego jak rezerwuar materii pozostałej po formowaniu się naszego systemu planetarnego. Badaniem meteorytów zajmuje się profesor Thorsten Kleine. Jak podkreśla, obecnie potrafimy z niezwykłą dokładnością mierzyć obfitości poszczególnych izotopów w takich obiektach. Meteoryty to pozostałości po bardzo wczesnych etapach formowania się Układu Słonecznego. Mówimy o odłamkach planetoid znajdujących się między orbitami Marsa i Jowisza. W tym obszarze żadna planeta nie mogła powstać ze względu na silne oddziaływanie grawitacyjne Jowisza. Takie meteoryty docierają do nas w różnej postaci. Niektóre to fragmenty jąder zalążków planet. Bywają też obiektami bardzo prymitywnymi, które nie uległy istotnym zmianom aż od początków Układu Słonecznego. Możemy je wykorzystać, aby przyjrzeć się narodzinom naszego systemu planetarnego. W celu zbadania meteorytów musimy je niestety zniszczyć. Z reguły bierzemy cały fragment, jakim dysponujemy, i ścieramy go na proszek lub rozpuszczamy w kwasie. Następnie oddzielamy pierwiastki, które chcemy poddać analizie. Czasem przyglądamy się wybranym składnikom meteorytów. Dla przykładu, jeśli spojrzymy na ten fragment, zobaczymy małą, białą inkluzję.
To jeden z pierwszych stałych materiałów, jakie uformowały się w Układzie Słonecznym. Gdybyśmy chcieli go zbadać, należałoby wydobyć go z próbki i przetworzyć. Interesują nas głównie dwie rzeczy. Po pierwsze, określamy wiek. Stosujemy różne metody, które pozwalają nam ustalić, z jakich czasów pochodzi próbka. Po drugie, możemy określić skład izotopowy, a częściowo także skład chemiczny, by ustalić, gdzie w Układzie Słonecznym uformowała się ona pierwotnie. W kontekście formowania się planet, meteoryty stanowią jedyny dostępny nam przykład materiałów z samego początku tego procesu. Dają nam wgląd w to, jak wyglądały podstawowe cegiełki planet. Porównując skład meteorytów, na przykład z Ziemią, jesteśmy w stanie określić, skąd pochodził materiał, z którego uformowała się nasza planeta. Czy był to materiał z wnętrza Układu Słonecznego, czy też była w nim duża domieszka materiału z dalszych rejonów. Naukowcy nie tylko czekają, aż odłamki kosmicznych skał spadną na Ziemię. W Instytucie Maxa Plancka Badań Układu Słonecznego prowadzono także analizy próbek pochodzących bezpośrednio z powierzchni planetoidy. Na Ziemię dostarczyła je sonda Hayabusa 2, japońska misja kosmiczna, wysłana w celu pobrania do badań fragmentów planetoidy Ryugu. Była to jedna z misji, których zadaniem jest polecieć do planetoidy i powrócić z próbkami na Ziemię. Jest to istotne z dwóch powodów. W przypadku meteorytów dostajemy do ręki fragment, ale nie wiemy, z którego dokładnie ciała pochodzi. Nie znamy kontekstu. W przypadku próbek dostarczonych przez misje kosmiczne jest inaczej. Tam mamy nawet zdjęcia miejsca pobrania materiału i wiemy dokładnie, skąd pochodzi. Druga sprawa wiąże się z faktem, że meteoryty mogą oczywiście zostać łatwo zanieczyszczone na Ziemi. Podczas misji kosmicznych nie ma takiej obawy, ponieważ próbki zostają całkowicie odizolowane i nie mają styczności z żadnym materiałem ziemskim. My braliśmy udział we wstępnej analizie próbek z misji Hayabusa 2. Ostatnio otrzymaliśmy także kolejne próbki tego materiału do badań. Bardzo ważnym odkryciem było, że materiał z planetoidy okazał się podobny do niezwykle małej, ale bardzo ważnej kategorii meteorytów – chondrytów węglistych. To najbardziej prymitywny z chemicznego punktu widzenia materiał, z jakim mamy do czynienia. Wśród nich jest szczególna grupa, tak zwane chondryty C1, które mają skład niemal identyczny do Słońca. Jest to jednak niezwykle rzadki gatunek meteorytów. Mieliśmy zaledwie 5 takich próbek. Dla mnie było to ogromne zaskoczenie, że przywozimy fragmenty planetoidy i okazuje się, że są one zbliżone do tak rzadkiej odmiany. To pokazuje, jak bardzo wybiórczy materiał otrzymujemy w postaci meteorytów. Badania próbek materii z meteorytów i planetoid stanowią punkt odniesienia dla wszystkich modeli opisujących formowanie się planet. Pozwalają bowiem skonfrontować teoretyczne przewidywania z faktycznymi pozostałościami po tych procesach. W ten sposób udało się ustalić m.in., że planetozymale, z których powstały planety wewnętrzne, uformowały się szybciej niż te, z których narodziły się planety zewnętrzne, komety czy wiele z planetoid. Wskazują na to różnice w zawartości wody. Zespół dr Joanny Drążkowskiej opracował model, który pozwala to wyjaśnić. Kluczową rolę odgrywa w nim zawartość radioaktywnego glinu. Glin 26, czyli glin radioaktywny, jest jednym z dwóch naturalnie występujących, aczkolwiek bardzo rzadkim izotopem glinu. I on rozpada się z czasem półtrwania 700 tysięcy lat do stabilnego magnezu 26 i jest on głównym źródłem energii, jaka prowadzi do wewnętrznej ewolucji planetozymali, czyli potem asteroid. Polega to na tym, że te planetozymale, które uformują się wcześniej, po prostu odziedziczą z dysku więcej tego radioaktywnego glinu i osiągną w swoim wnętrzu wyższe temperatury. Ta temperatura w ich wnętrzach doprowadzi na przykład do tego, że stopi się lód i odparuje cała woda z tych planetozymali, stopią się w końcu skały i powstaną żelazne jądra tych planetozymali. I to w naszych modelach jest bardzo ważne, dlatego że nawet jeśli weźmiemy dwa początkowo identyczne planetozymale,
a jeden z nich właśnie uformuje się wcześniej i będzie miał więcej glinu 26, to końcowo jakby będzie on miał inny skład. Tak? I także planety, które się uformują, będą końcowo miały inny skład. W naszych modelach jest to ważne, dlatego że pozwala nam utracić wodę z naszych planetozymali, a na przykład Ziemia wbrew temu, co widzimy na powierzchni, w swoim wnętrzu nie zawiera zbyt wiele wody, także te planetozymale, które ją uformowały, były raczej suche. W Układzie Słonecznym wiemy, że niektóre planetozymale musiały się uformować bardzo wcześnie. Wiemy to dlatego, że jesteśmy w stanie określić z dość dużą dokładnością obecnie, dzięki badaniom izotopowym, właśnie kiedy te ciała się formują. Jeśli wiemy, że to było tak bardzo blisko tego czasu, kiedy też formowało się Słońce, to po prostu te ciała odziedziczyły z dysku wokółgwiazdowego dużą ilość tego radioaktywnego glinu, który doprowadził do ich ewolucji wewnętrznej, co się nie stało w przypadku planetozymali, które się formują później. Po około 1 milionie lat tego glinu nie ma już aż tak dużo, żeby był w stanie wydajnie grzać wnętrza naszych planetozymali. Wszystkie te badania mają znaczenie nie tylko dla lepszego zrozumienia przeszłości Układu Słonecznego. Celem dr Joanny Drążkowskiej jest opracowanie uniwersalnej teorii, która będzie pasować także do planet pozasłonecznych. Nasze badania opierają się na próbie stworzenia takiego całościowego modelu formowania się planet, gdzie będziemy w stanie zawrzeć wszystkie krytyczne procesy, bo tylko w ten sposób będziemy w stanie porównać nasze wyniki do obserwacji układów pozasłonecznych, czyli egzoplanet. I to tak naprawdę jest ten końcowy test, jaki każdy model musi przejść, żeby uznać go za prawidłowy. Obecnie dzięki badaniom egzoplanet wiemy, że proces formowania się planet może się skończyć na wiele bardzo różnych sposobów. Największym pytaniem, na jakie staramy się odpowiedzieć w naszej grupie, jest właśnie, co jest tym źródłem różnorodności w produkcji planet. Szczerze mówiąc, w tym momencie tego nie wiemy. To są właśnie te rzeczy, nad którymi pracujemy. Możemy tylko spekulować, że były jakieś różnice, na przykład właśnie w dyskach otaczających inne gwiazdy. Te wszystkie procesy, które my modelujemy, bardzo zależą od tego właśnie, jakie są warunki początkowe w naszym dysku. Więc w tym momencie możemy właśnie spekulować, że takie małe różnice pomiędzy różnymi gwiazdami i pomiędzy środowiskiem, w jakim te gwiazdy się formowały, doprowadziły do tak dramatycznie różnych wyników, jeśli chodzi o układy planetarne, które otaczają te gwiazdy. To niesamowite, że astronomowie są w stanie odtworzyć, jak przeszliśmy od mikroskopijnych ziaren pyłu do planet i całych systemów planetarnych. W ten sposób zgłębiamy nie tylko naszą własną przeszłość i początki Układu Słonecznego. Mamy także szansę zrozumieć, jak powstają planety pozasłoneczne i skąd bierze się ich zdumiewająca różnorodność. To było Astronarium. Jak zawsze dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. I do zobaczenia.